13. Witam wszystkich zgromadzonych kibiców, witam przedstawicieli mediów, witam zarząd Elany Toruń, witam przede wszystkim piłkarzy Elany. Tam są schowani, ale niedługo ich tutaj po kolei wszystkich poprosimy. Zanim to wszystko, chwila filmu, który piłkarze Elany kręcili przed 3 dniami. Przymknijcie oko na drobne niedociągnięcia i po prostu oglądajcie. Zaczynamy najważniejszą rundę. Długo trenowaliśmy, aby tego dnia być gotowi do walki o wszystko. Wiemy, że nikt nie da nam nic za darmo. Ale wiemy też, że możemy liczyć na was. Wspólnie możemy osiągnąć sukces. Przez ostatnie 3 miesiące zrobiliśmy wiele, aby nigdy nam nie zabrakło siły. Ambicji, woli zwyciężania i umiejętności. Chcemy udowodnić sobie, naszym rodzinom i wam, że noszenie żółto-niebieskich barw to dla nas zaszczyt i duma i jesteśmy tego godni. Wierzymy, że wspólnymi siłami osiągniemy cel. Gramy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie walczy z kim i kiedy, ważne jest zwycięstwo. Tylko walcząc nie przegramy. Przed nami 14 meczów trwało. 7 razy trwało u siebie, 7 razy trwało do wyjeździe. Razem możemy wiele, łączy nasze pokonane zawodniki. Czujemy i słyszymy wasze starcie. Widzimy, jak rywalom uginają się nogi. A nam przywołali dodatkowych sił. Czeka nas ból, pot i walka. Zrobimy wszystko, aby na końcu była radość i satysfakcja. Bądźcie z nami. Przede wszystkim dla piłkarzy, bo materiał był kręcony w spartańskich warunkach i naprawdę fajnie, że to się udało. Nie przedłużając, będziemy przechodzili powoli do tego, co najważniejsze, czyli do przedstawienia wszystkich zawodników. No, radzę, że dwóch dzisiaj z nami nie ma, ale których to za chwilę się przekonacie. Za to będzie jedna niespodzianka, która mam nadzieję zrekompensuje brak tych dwóch zawodników. Jest jeszcze młodzieżowcem, a już strzelił w seniorskiej kadrze kilkanaście goli. Od urodzenia ma żółto-niebieskie DNA, skazany na bycie piłkarzem i grę dla Elany. Panie i panowie, Bartosz Maćkiewicz. Tak, i zapraszam do mikrofonu. Chociaż jesteś jeszcze młodzieżowcem, to już twoja 8, jeśli dobrze liczę, runda w seniorskiej piłce. Pamiętasz jeszcze swój pierwszy występ w żółto-niebieskiej koszulce? Myślę, że każdy, który zaczyna przygodę z piłką, nie zapomina o tym pamiętać. Akurat może wyjątkowo wystrzymać w drugiej lidze. Niestety była to jedyna na razie w rozgrywkach na tamtym poziomie. Mam nadzieję, że będziemy.
i strzelisz, dużo więcej. Okej, okay. Jesteś studentem turystyki i rekreacji. Proponowałeś już kolegom, zwłaszcza tym nowym, że uprowadzisz ich po mieście, pokażesz zabytki najważniejsze. Myślę, że takie usługi prowadzi inny zawodnik na tym. A który? Szczególnie ale myślę, że się każdy domyśla. Bartosz Maszkiewicz, dziękuję. Swoje pierwsze gole dla Elany ma już za sobą. W sparingach udało mu się znaleźć drogę do bramki trzykrotnie. Pierwszego gola dla Elany strzelił jeszcze w tamtym roku. Bramkostrzelny lewy skrzydłowy Christian Born. No właśnie, Krystian, powiedziałem, że lewo skrzydłowy, chociaż w ostatnim meczu sparingowym zagrałeś na lewej obronie. Gdzie czujesz się lepiej na placu gry? Tak, jak mówisz, zagrałem na lewej obronie, ale wiadomo... A mało tego, powiem, że strzeliłeś prawie dwa gole. Tak, udało się, wiesz. No wiadomo, zawsze gram od dawna, można powiedzieć, na lewej pomocy, ale jeśli będzie taka potrzeba, to no myślę, że na razie obronie nie jest to. Ale jak powiem, okej, okay. Koledzy często mówią do ciebie Kisia. Zdradzisz nam skąd taka ksywka? Od dzieciaka. No bo było się małym, wiadomo, biegało się po kursu, grało się w piłkę i każdy musiał mieć jakąś ksywkę. Myślę, że Krystian Paweł Kisia zostało do dzisiaj. Od Krystiana Kisia. Okay. Tak wyszło. Dobra, dziękuję ci bardzo. Krystian Boże. Wychowanek Elany, który do seniorskiej piłki wszedł razem z drzwiami, bez kompleksów strukturowych. W szkole nadal jest uczniem, a na boisku bywa profesorem. Remigiusz Wojnowski. Dopiero teraz powiem, że to toruński Luka Modrić. Ale czemu to nie będę zdradzał. Remek, jaka jest największa różnica między graniem w juniorach a w seniorach? Ty tę drogę ostatnio pokonałeś, więc masz jakby świeże spojrzenie na to. No na pewno piłka seniorska jest dużo szybsza, jest mniej czasu na zdanie się, trzeba szybciej grać do piłka. Luka Modrić, ten pseudonim, to jest motywujące, czy raczej deprymujące? Jest to duża motywacja, bo wiadomo, że Luka Modrić jest dobrym zawodnikiem, no i chciałbym też grać na takim poziomie. Dziękuję. Remigiusz Wojnowski. Może grać zarówno na środku obrony, ale także na jej boku. Za sobą ma konsultacje w młodzieżowych reprezentacjach Polski oraz złoty medal w rozrywkach juniora młodszego. Dzisiaj go z nami nie ma, ponieważ przebywa w klinice, tam ma badania lekarskie. Krystian Karpowski, on dołączył do Elany zimą tego roku. Dzisiaj go z nami nie ma, ale pewnie się przywita z wami na boisku. Kolejna osoba to najmłodszy w zespole. Widzę, że już się uśmiechnął. Jesienią wskoczył przebojem do jedenastki. Zaliczył pierwszą asystę w lidze. Zimą teraz strzelił pierwszego gola. Po prostu dobry dzieciak. Kolejny wychowany Elany. Mateusz Grudziński. No właśnie, Mateusz. Pierwsza asysta, pierwszy gol. Co dalej? Ja wam spokojnie. Przede wszystkim regularna gra, dostanę szansę, żeby wykorzystać i spełniać kolejne marzenia. Kto był twoim piłkarskim idolem w dzieciństwie? Tylko nie kłam, bo wiem, kto był. Perek, to jest Damian Wester, Damian Zagatowski. Juniora grałem na pomocy. Pomocy właśnie, ludzki warunek, ale kapitan, co to jest 23. Okej, okay, dobra, no to życzę ci, żebyś zrobił nawet większą karierę. Mateusz Grudziński.
jesienią nominowany do piłkarza rundy jesiennej. Twardy obrońca, który pierwszy przychodzi do szatni i ostatni z niej wychodzi. Pasjonat piłki nożnej, Michał Marszałek. Michał, kto częściej wygrywa w szatkę? Ty czy Rafał? Ja nie wiem, różnie bywa, ale Rafał jeszcze musi Okej, dobra. A żeby tego mnie kto lepiej wykonuje, ty czy Rafał? Nie, to postawiam Rafał. Tutaj Rafał, no dobra. Tutaj Rafał będzie strzelał z rzutu wolny. Michał, pochodzisz z usportowionej rodziny. Twój brat biegał na średnich dystansach. A ty byłeś od początku nastawiony na piłkę nożną, czy też próbowałeś w innych sportach? Nie, na młodej próbowałem drogą pracę, ale postawiłem na piłkę. Biegałeś też średnie dystanse? Tak. Jakieś sukcesy? Proszę sobie do Polski. Proszę sobie do Polski, okej, dobra. Michał Marszałek, dziękuję. Żeby zagrać w Elanie, przemierzył 1000 kilometrów. Barwy żółto-niebieskie są mu bliskie, ponieważ pochodzi z Ukrainy. Poliglota, zna 3 języki i obecnie uczy się 4. języka polskiego. Robi to w takim tempie, że w sobotę na konferencji chyba będzie on. Borys Wasiutin. Pane, ta pani? Borys, w ilu językach mówisz? Mówię angielski, teraz polski trochę mówię, poznałem tak Niemczech trochę, rozumiem tak, polski, rosyjski. Okej, nieźle. Ile czasu jechałeś z autobusem na Ukrainę? O, długo jechał, pełna tak 25 czasów. 25 godzin jechałeś, żeby zagrać zajęty? Tak, spoczęto do Warszawy, a z Warszawy później do... Jechałeś za Donieczka? Nie, ja jechałem z Kijowa, bo w Gdańsku już będzie mogłem 3 lata. Okej, dobra. Czyli od 3 lat mieszkasz do Donieczka? Tak, tak. No rozumiem. A jak ci się podoba w Tobie zbory? Duży podobiec. Tu jest taki spokój. Jest taki poważny rodziny, tam jest taka dobrze drużyna. Okej, dziękuję Ci bardzo. Borys Wasiutin. Już widzę, że wstał. Z niejednego pieca jadł chleb, nie do jednej bramki strzelał. Zakładał się w Elanie od pierwszego wejrzenia z wzajemnością. Lider środka pola i szatni. Niedawno poważnej kontuzji, ale wszyscy wiemy, że wróci do zdrowia 2 razy mocniejszy. Marcin Kajca. Marcin, przede wszystkim jak to jest? Także w tej rundzie raczej się nie zobaczymy. Jeśli możesz to robić, że telefonu, dobrze? Przed chwilą mieliśmy tutaj Borysa. No nie jest tajemnicą, że razem mieszkacie w mieszkaniu. Jeszcze nie podamy gdzie, spokojnie. No dobrze. Jak wam się mieszka razem? Jeszcze Bartek Żurek z wami mieszka. Myślę, że jest okej. Jaki Borys jest człowiekiem Borys? Bardzo spokojny, profesjonalista. Dziękuję Ci Marcin. Marcin Kajca. W meczu kontrolnym z Unią Solec Kujawski strzelił gola marzeń. Łącznie w sparingach pokonywał bramkarza rywala aż 7-krotnie, tworząc z Krystianem Tomaszewskim zabójczy atak. Wraca do piłki po 1,5 roku nieobecności, ale jak sam mówi, czuje się jakby dopiero zaczynał swoją przygodę z piłką. Patryk Aleksandrowicz, ale dzisiaj go z nami nie ma. Będzie za to w sobotę przy ulicy Bema o 13:00 gotowy na Spartę Brunica. Patryk Aleksandrowicz. Kolejna osoba o pseudonimie Żołnierz. Może być ranny, ale nigdy zabity. Profesjonalista, trenować mógłby cały dzień. Wybrany przez was, kibiców, drugim najlepszym piłkarzem rundy jesiennej w Elanie. Arkadiusz Czajkowski. Okej,
No, przed jak na żołnierza przystało. Arek, powiedziałem, że żołnierz może być ranny, nigdy zabity. No ty akurat teraz jesteś ranny. Jesteś lekko kontuzowany, opuścisz spotkanie ze Spartą. Kiedy wrócisz do gry, powiedz? No jestem delikatnie ranny, tak jak powiedziałeś, i ze Spartą niestety nie zagram. Ubolewam nad tym bardzo mocno, bo czekałem na ten mecz, wiem, że na trybunę będzie naprawdę ogień, ale od poniedziałku mam nadzieję, że wracam i na Jarocinie. Arek, znany jesteś z waleczności, ale powiedz, czy i tym razem pająki w siatkach mają się czego obawiać? Pamiętam ten gol z Środa Wielkopolska. No tam pająk, no nie ma go. Myślę, że sobie wiedzy, ale najbardziej interesują mnie zwycięstwa Elandii, żeby się punktowali w każdym kolejnym meczu, niekoniecznie po mojej bramie. Arkadiusz Szajkowski. Jako jedyny z zawodników, którzy stali na bramce jesienią, nie puścił gola. Przy okazji dołożył 13 rywalom. Ale kto by to odchodziło? Człowiek orkiestra, wybrany przez was piłkarzem jesieni, wychowany w Gniewkowie. Krystian Tomaszewski. Brawa, dostałeś ładne. Krystian, powiedz, jak ci się współpracuje na boisku z Patrykiem Aleksandrowiczem, bo prawdopodobnie będziecie tworzyć duet ataku Elany? No, współpraca wygląda obiecująco. Dowiadujemy się na boisku. Myśleliśmy tutaj 13 bramek, łącznie z Elaną, tak? No, mam nadzieję, że tak. Okej, zostałeś piłkarzem jesieni, jak w grudniu rozmawiałeś z klubową stroną internetową, powiedziałeś, że masz krawkę też na tytuł piłkarza wiosny. Myślisz, że będzie o ten tytuł ciężej, łatwiej, tak samo? No tak, dokładnie tego nie powiedziałem. Wiadomo, fajnie. Czekam cię swoje słowa, no ja na to za to, ale teraz najważniejszy mecz sobota. Musimy pokazać swoją siłę, ale i wolne wyróżnienia. Krystian Tomaszewski. Wraca do Torunia po 6 latach. W naszych barwach zagrał już ponad 40 spotkań i strzelił 6 goli. Teraz ten licznik będzie chciał poprawić. Niby dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, ale w jego przypadku nie ma to zastosowania. Piotr Karzewski. Dzień dobry. Piotr, będziesz miał możliwość przypomnienia się kibicom Elany. Mocno zmieniłeś się jako piłkarz przez te 6 lat. Nie wiem, czy jako piłkarz się mocno zmieniłem. Rolę na pewno. Piłkarsko dojrzałem, bo wcześniej tutaj byłem, można powiedzieć, młody, perspektywiczny zawodnik, teraz już jestem doświadczonym zawodnikiem. Sami kibice ocenią po rundzie. Piotr, jak zmieniła się Elana i Toruń jako miasto przez te 6 lat? No jest drugi most, to jest chyba jakieś pozytywne znaczenie tego miasta. Boisko piłkarskie naturalne na Armii, podobno lepsza płyta na Bema i lepsze warunki finansowe, no bo nie oszukujmy się, w tych latach, w których ja byłem, raczej o te pieniążki było bardzo ciężko. Okej, dziękuję. Panu Murawę to sprawdzisz osobiście w sobotę. Mam nadzieję. Piotr Karzewski. ...269 dni czekał na to, żeby znów wystąpić w meczu piłkarskim. Przez ten czas dużo pracował nad sobą, bo sport, jak mówi, po prostu ćpa. Wyjątkowy okaz. Gra zarówno lewą i prawą nogą. Cieszymy się, że wrócił do zdrowia. Bartłomiej Grubek. Matka bierze ćpiesz? No coś tam wie. Sama koszulkę kupowała. Okej. Dobrze było wrócić do gry? Jak się czujesz?
Powiem tak, strasznie mi tego nie brakowało. Brakowało mi tej atmosfery szatni, wspólnych treningów z kolegami tutaj zespołu, czy też meczu, także cieszę się, że już wróciłem. Bartłomiej Grubel. Ale wrócił już cały, a to przecież kawał chłopa. W klubie potrafi spędzić pół dnia i wydaje się, że wcale nie ma dosyć. Inicjuje wszystkie pojedynki. W siatkę mogę rzuty wolne, poprzeczki. Raz, dwa, trzy. Rafał Węckowski. Kto częściej wygrywa w siatkę nogę? Ty czy Michał Marszałek? Powiem szczerze, że chyba nie jest najważniejsze wygrywanie. Myślę, że chłopaki nie jest. Rafał, dyplomata Więckowski. Okej, okay, dobra. To następne pytania. Pytanie. Rafał, jesteś też trenerem w Akademii. Znalazłeś już tam swojego następcę, takiego małego Rafała Więckowskiego, albo może nawet lepszego. Powiem szczerze, że wielu chłopaków ma naprawdę duże predyspozycje na granie piłki i mam nadzieję, że za kilka lat będą stanowili o sile Tomskiego. Rafał Węckowski. Ja teraz odbiorę Mateusza Grodzińskiego. Uniwersalny. Zagra i w obronie, i w pomocy. Wydaje się, że Belanie grał zawsze, a to przecież młody chłopak. Koledzy z drużyny mówią, że nie ma samochodu, a przecież na trening dojeżdża na czterech kołach. Dawid Zagatowski. Przepraszam, musiałem. Dawid, ty tu grasz dla Elany. Dużo widziałeś. Jak byś ocenił tę grupę ludzi? Są w stanie osiągnąć stawiany cel? Wydaje mi się, że potencjał na tą ligę jest naprawdę bardzo wysoki. Rokujemy w utrzymaniu się tak. Okay, jesteś fanem koszkówki, szczególnie NBA. No, tak trochę. Numer na koszulce 23 to inspiracja właśnie koszykówką, Michaelem Jordanem, Michaelem Jamesem. Nie, Lebronem absolutnie nie, tylko Michael. Tylko Michael. Okej, Dawid Zagatowski. Prawdopodobnie nie ma w trzeciej lidze lepiej grającego potylicą zawodnika niż on. Generalnie głową gra bardzo dobrze, chociaż jak sami zobaczycie, do najwyższych nie należy. Dynamiczny, przebojowy, nie bojący się pojedynków. Jeden na jeden. Maciej Kot! Dobrze, Maciej, wyjaśnijmy tę kwestię grania futylicą, czyli tylną częścią głowy. Ty to ćwiczysz, czy po prostu tak się układa sytuacja wojskowa, że często z tego zagrania korzystasz? No nie ukrywam, że to jest filmowe zagranie. Wtedy udało mi się strzelić bramkę do meczu, że mi ona podwójną satysfakcję. I stwierdziłem sobie, że będę w sumie proszę koło, nie jest szansa, że kibice zobaczą, że próbujesz strzelania w tyłu głowy. Maciej, jak sprawdzasz się w roli taty, bo jesteś młodym tatą, od niedawno urodziło ci się dziecko. Jak tej roli się odnajdujesz? Urodził mi się syn. Jestem ojcem już, dopiero, półtora miesiąca. Jest to praca na pełen etat. Jest ciężko, bo trzeba wstawać, mało czasu. No, łatwo nie jest, ale szczęście, które z tego wypływa, jakby przesłania wszystkich wymaganych i daje kopa do przyjrzycia. Powodzenia, Maciej. Maciko! Wychowany na Rubinkowie, jesienią nie zagrał tylko raz z powodu fałdzy za kartki. Dusza towarzystwa i jeden z liderów szatni. Adrian Wróblewski. Czy można go ominąć? Koledzy, mają pytanie. Czemu
bydła brakowało. Adrian, nie grałeś w sparingach za wiele. Jesteś gotowy na granie 90 minut? No dokładnie, miałem problemy z przewodzicielem. Przy okazji muszę podziękować jednemu z widzów, Markowi, który mi wtedy bardzo dobrze pomógł. Ale już pograliśmy. Adrian, jesteś panem tatuażu, otwórz rękę jedną, bo to dosyć ci nowy. Zimą. Wyglądasz 100% ligowo. Planujesz kolejne? Jeśli pójdzie, będzie trochę wolnego czasu, to na pewno coś przybędzie. Adrian Wróblewski. W pojedynkach jeden na jednego nie ma w sobie równych. Lewą nogą wiązać krawaty. Z Elaną trenuje od listopada i na tyle mu się spodobało, że został na dłużej. W swojej karierze ma za sobą występy w Ekstraklasie. Bartosz Żurek. Cześć Bartek, powiedz, jak się czujesz w podniu? No dobrze, tak. No, nie jestem tutaj zbyt długo, dużo mnie zwiedzałem. Jakie jest twoje ulubione miejsce? To powiem ogólnie, że cała stołówka jest naprawdę ładna. W sparingach zdobyłeś 3 gole. Ta forma wyraźnie idzie w górę. Jak ty się czujesz obecnie? No mam nadzieję, że idzie w górę, tak? Strzeliłem 3 bramki i miałem nadzieję, że w meczach będzie jeszcze dużo więcej. Dziękuję. Bardzo żywy. Odniósł kontuzję w pierwszym meczu sezonu, ale to już przeszłość. Teraz ciężko pracuje, żeby jak najszybciej wrócić do formy i pomóc kolegom w osiągnięciu celu. Prywatnie przesympatyczny facet. Daniel Rosiecki. Daniel, trenujesz już na 100%, czy jeszcze potrzebujesz chwili? No, już jestem gotowy. Więc na pewno iść w sobotę musiałbym wejść na Śmitala. Myślę, że pomógłbym dużo. Czyli już jedną obszarę bramki znamy na mecz, tak? Tak? Obszarę bramki na mecz już znamy jedno nazwisko. 11. No, patrzę na trenera. No nie wiem, ale no, późno jednak zacząłem przygotowania z chłopakami, więc myślę, że też na pewno ta forma nie jest też taka, jak powinna być, więc jeśli będę musiał, to na pewno pomogę, ale jeszcze trzeba tylko poczekać. Wyjaśnijmy kwestię twoich ksywek, bo mówią na ciebie osa, mówią pająk. Z którym z tych zwierzątek bardziej się utożsamiasz? Znaczy, no staram się z każdą, znaczy przede wszystkim, ale znaczy, przede wszystkim chodzi o to, żeby się komunikować podczas meczu. Więc czy osa, czy pająk, czy tam różnicy, utożsamiam się z tym, żeby w sobotę wyjść i, znaczy chłopacy, wyszli, czy jak, będzie to pomógł. I właśnie go to życzę. Daniel Rusiecki. Informując o tym wszystkich wokół. W Elanie grał już, kiedy Mateusz Gruziński miał 4 lata. Człowiek i instytucja. Przemysław Pryszak. Przemysław, trochę tych lat upłynęło w Elanie. Ale chyba nie żałujesz tych lat w Elanie. Nie, nie, absolutnie. Jakie masz pierwsze wspomnienie z tym turem?
Który? 2003 rok, tak? Niemiłe? Niemiłe, bo zacząłem od mnie z jedną przygodę tutaj z Elanem i też trochę czasu minęło, zanim nie poszedłem po pewnej sprawności i działaniu tutaj w Elanie. Teraz też borykasz się z problemem zdrowotnym. Powiedz coś więcej o nim. No tak, niestety mam problem z chłopakiem, też się taka operacja. Starość nie rado. No tak, starość nie rado. Lepiej, że się lepiej nie będzie. Przemysław Ryszak. Najwyższy w zespole, kiedy rozłoży ręce, wydaje się, że zakrywa całą bramkę. Prywatnie pasjonat filmów. Jak nie trenuje, to pewnie spotkacie go w kinie. Hubert Świtalski. Hubert, jak ci się współpracuje z nowym trenerem bramkarzy? Możesz nawet bliżej mikrofon. Jest to dla mnie nowość. Czyli dobrze się. Dobrze, jaki nam byś film polecił? Śmierć Wenecji. A tak od siebie polecam. Hubert Świtalski. Jeszcze dziś rano nic nie było wiadomo. Czarek jednak miał dużą wolę, żeby tutaj z nami dzisiaj być i dotknąć wszystkie szczegóły. Elana również taką wolę wykazywała. Proszę Państwa, niespodzianka. Bramkarzem Elany został Cezary Michalak. Witam w Elanie. Cezary, powiedz swoją charakterystykę piłkarską, na jakiej pozycji grasz generalnie po sobie. Krystian ma takie doświadczenie. Trzeba nie wyszło. Okej, ty jesteś gotowy do gry od soboty, ponieważ miałeś dosyć długą przerwę spowodowaną kontuzją. Ale już to pamiętam, że zajmuje się na stacjonarnym. Podobnie z tym ostatnio, jak to jest Cezary Michalak, piłkarze Elany. Łapy to już od wielu lat, rzucone mieski cały świat. Moją miłością jest ten klub, od Koryski aż po zespołu i fachowiec w swojej dziedzinie. Ręce, które leczą. Postawi na nogi obłożnie chorego, a kiedy trzeba, zrobi też gorącą herbatę dla całego zespołu. Oczywiście najlepszą na świecie. Zaangażowany emocjonalnie od wielu lat po prostu maser. Tomasz Rudnicki. Panie Tomaszu, ile to już lat usunęło od wydania? Dwa. Nie, tak mi się wydarzyło. Najpierw się utrzymujemy, a potem jubileum. Nie ma nic przeciwko. Ile zabiegów przez te 10 lat udało się przeprowadzić? Da się to jakoś policzyć? No chyba nie, ale ostatnie miesiące, 3 miesiące. Zdecydowanie za dużo, aczkolwiek jedyny wybrałem tutaj końcowy wynik. No ale to poradzimy sobie.
tym problemem i wejdzie do tego. Myślę, że zajdzie to w tysiącach. Jest pan ekspertem od mięśni, włókien, ja może na tym się nie znam. Urosły piłkarzom przez ten okres przygotowawczy mięśnie? No jak widać, spodnie tutaj bardzo się zbliżyły do mięśni, więc na pewno tak, ta siła mięśniowa jest i myślę, że zostanie ona wykorzystana tutaj na Rosji. Tomasz Rudnicki. Dołączył do nas stosunkowo niedawno, ale czuje się jak u siebie w domu. O sztuce plonienia wie wszystko. Grał jako zawodnik futsalowy, ale także futbolowy. Fachowiec w swojej dziedzinie, kilkukrotny mistrz Polski futsalu. Nikolaj Neagu. Dzisiaj nie ma go z nami, ale będzie na pewno w sobotę. Po prostu Kola. Kolejna osoba. Interesuje się życiem klubu, począwszy od tego, co słychać na YouTube'owym kanale, aż do detali związanych z treningiem zespołu. Piłką żyje 24 godziny na dobę. Podobno nawet jak śpi, to mu się piłka śni. Asystent trenera Łukasz Kieszkowski. Dzień dobry Państwu. No to zweryfikujmy, ile czasu dziennie poświęcasz na piłkę? No, ten czas jest praktycznie od rana do wieczora wypełniony w pole, bo oprócz pracy w charakterze asystenta jestem także trenerem Mila Starszego oraz doszło do mnie też obowiązki kierownika drużyny, także czasami zdarza się, że w klubie jestem po godzinie 12, w godzinie 22, ale kocham ten plac, także troszeczkę wolę na tym jeszcze prywatne, ale tak jak powiedziałem, kocham swoją robotę, a jak się jest szczęśliwym człowiekiem, to pracę się nie dobrze. Także to jest moja definicja szczęścia, praca w zespole. Myślę, że będę tą swoją robotę wykonywał lepiej, ale nie to dobrze. Wiele wieczorów przedyskutowaliście z trenerem na temat zespołu przez ostatnie 3 miesiące? Sporo rozmawiamy z trenerem, ponieważ sporo rzeczy jest do omówienia. Mamy taki zwyczaj z pierwszym trenerem, że spotykamy się dość często przed treningiem, dość długo, dość wcześniej przed treningiem. Zostajemy także po treningach, aby omówić to, co się dzieje w drużynie. Czasami zdarza nam się wisieć na telefonie po kilkadziesiąt minut, aby omówić to, co powinniśmy zrobić w danym tygodniu lub to, co powinno być, to, co jak powinniśmy przygotować. Łukasz Kieszkowski. W trakcie meczu Wulkan Energii, gdyby mógł, wszedłby na boisko. Podpowiada, gestykuluje, po prostu żyje. Prywatnie sympatyczny facet, który nikomu nie odmówi rozmowy. Trener Tomasz Osemski. Trenerze, jak pan podsumuje okres przygotowawczy? Udało się wszystko zrealizować? Jest pan zadowolony z rosza, które zaszły w kadrze, czy może coś pana martwi jeszcze? Myślę, że okres przygotowaliśmy bardzo solidnie, ciężką pracą, upytaną kontuzjami, nikt tu nie odstawiał nogi i z tego jestem w pełni zadowolony. No oczywiście chciałbym, żeby te możliwości treningowe czasami pogoda, która utrudniała, były dużo większe, dlatego moglibyśmy więcej jeszcze osiągnąć, ale ta determinacja ze strony zawodników, profesjonalne podejście bardzo mi zaimponowało i wierzę, że ta grupa ludzi może stworzyć fajną drużynę, która osiągnie wymarzony sukces. Jaki będzie styl gry tej drużyny? Na pewno pracujemy nad swoim stylem, próbuję zaszczepić w piłkarzach swoją filozofię, no i gdzieś tam pod tą filozofię starałem się jakby dobrać piłkarzy na poszczególne pozycje.
wiemy, że tych zmian było bardzo dużo, tak? Doszło do nas 9, wydaje się, dobrze policzyłem zawodników na strzałkę, nie wiem, czy nie jest 10. Również 10 piłkarzy opuściło nasze szeregi. Są to trudne decyzje i w pełni zostały przeze mnie przemyślane, przeanalizowane. Wiedziałem, na bilans punktowy, ile tych punktów potrzebujemy, żeby osiągnąć cel w postaci utrzymania. No i zdecydowałem się na taki wariant. Przy czym powiem, że każdy z tych zawodników, który został zaproszony przeze mnie do współpracy, o którym sobie pomyślałem, kto mógłby pomóc, nie wahał się ani przez moment. Nie musiałem nikogo przekonywać i namawiać, żeby mimo, że ma aspiracje do gry, czy jest predysponowany do gry na wyższym poziomie, no to każdy zdecydował się bardzo szybko, tak? I to jest dla mnie bardzo motywujące, że rozpoznałem ten klub Elana przez pryzmat jakiegoś zjawiska, które jest bardzo pozytywne, tak? Elana to kibice, Elana to tożsamość, nie tylko piękne miasto i które potrzebuje, uważam, piłki nożnej, sądząc po tej frekwencji. Dziękuję Państwu, że przybyliście tak licznie i myślę, że te słowa opowiedziane w tym krótkim filmie już mówią wiele za siebie, że tu nikt nie będzie kalkulował i każdy świadomie przystąpił do tej misji ratowania Elany przed delegacją. Trener Tomasz Osęski, dziękuję. W Ekstraklasie. W Polskę wyjeżdżał stąd, z Elany. Teraz do niej wraca. Wciąż w dobrej formie, co udowodnił w meczach sparingowych. Zespół na tyle mu zaufał, że wybrał go kapitanem zespołu. Panie i panowie, kapitan zespołu Robert Kłos. Co przekonało Cię, Robert, do powrotu do Elany? Tak, ja też jestem. Nie musiałem mnie przekonywać, po prostu od dziecka w tym klubie jakoś tam funkcjonowałem, dużo osób fajnych poznałem i tak jak mówię, no wierzę do tej chłopaków, całą drużynę, mamy określony cel, chcemy go zrealizować jak najszybciej, bo uważam, że w takim mieście jak Toruń po prostu to piłka powinna być na wyższym poziomie. No i do tego będziemy chcieli dążyć. Robert, dużo w piłce widziałeś, na pewno masz jakieś przeczucia. Tylko zwycięstwo w sobotę i utrzymanie, tak masz przeczucia? No, tak jak mówię, no, każdy mecz będziemy chcieli bez siebie wszystko po prostu wygrać i jak najszybciej dążyć do głównego celu, jakim jest utrzymanie. Jeszcze raz powtórzę, no w takim mieście jak Toruń powinna być piłka, bo powinna być. No i to jest tak, jakby miasto Toruń nie miało starówki. No. Na dzień dzisiejszy piłka powinna być w Toruniu. Kapitan zespołu Robert Kłos. Poznaliśmy wszystkich piłkarzy i cały sztab szkoleniowy. Już widać niespodzianek, przynajmniej dzisiaj. Ale może o kolejnej niespodzianki zadba osoba, która teraz zabierze głos. Dyrektor sportowy Elany, pan Patryk Kniat. Witam Państwa serdecznie. Króciutko, że mam jeszcze dużo. 116 dni mało dzisiaj. Ostatniego meczu mistrzowskiego z Wartą Poznań. Jak widzicie, nie próżnowaliśmy. Gwarantuję własnym zdaniem, że jest to zespół ludzi, którzy osiągną ten cel. Ja bym chciał tylko od Was pomocy, żebyśmy każdy z nas
5 czerwca mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć, że cel został osiągnięty. Tego sobie życzę i wam. Dzięki bardzo. Godzina 13.00 stadion przy ulicy Bema, mecz Rana Toruń Sparta Prudnica. Na dziś to by było wszystko. Piłkarze są do waszej dyspozycji. Każdy może porozmawiać, przybić piątkę, czy wesprzeć dobrym słowem. Sprzedajemy dzisiaj również karnety na rundę wiosenną. 35 zł. Ja myślę, że przy tamtym stoliku będzie można taki karnet nabyć. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję. No i dobra, do zobaczenia. Cześć.